tvpodkarpacie.pl. 6 listopada 2016 roku piłkarze Kosmosu Nowodaniec podejmowali Resowie Rzeszów w meczu 16 kolejki 3 Ligi Grupy 4. Zapraszamy do obejrzenia bramek, najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomyczowych opinii. Zdech sędziego pana Tomasza Mruczka rozpoczyna spotkanie 3 Ligi Grupy 4 pomiędzy Kosmosem Nowotaniec a drużyną Resowi Rzeszów. Spotkania 0-1, strzelcem bramki zawodnik numer 16, Dawid Pałysy-Radzik. Gasi, czy kurwa fajcy! Rysowie na kolana! Thank you.
Brawo, Krivo! W tej części gwizdek sędziego pana Tomasza Mruczka kończy też odsłonę spotkania pomiędzy Kosmosem Nowotaniec a drużyną Wrocławia Rzeszów.
fajsy! Zastanawialiśmy się, że to będzie ciężki mecz. Patrząc na Resowie, to wiedzieliśmy, jakie mamy mocne strony i ta pierwsza, zwłaszcza ta pierwsza bramka padła właśnie po stałym fragmencie gry, gdzie wiedzieliśmy, że oni będą dobrze egzekwować te stałe fragmenty. Trener przyczulał na to mocno, tracimy bramkę, szkoda, bo też mamy swoje sytuacje, Irek ma czy Szymek, jak widać, jak nie trafiamy bramki, to nie mamy zdobyczy punktowej. Gorąco było, mieliśmy też okazję, żeby podwyższyć wynik i szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego, bo na pewno byłoby trochę spokojniej, ale tak po prostu się ułożył ten mecz i musimy przyjąć to z pokorą. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, pomimo to, że bardzo ciężko wyszarpanego. Bo nie ukrywajmy to, że na początku drugiej połowy Kosmos miał bardzo dobrą sytuację, żeby wyrównać i wtedy na pewno by było jeszcze bardziej nerwowo. Żałujemy, że wcześniej nam się nie udało tego meczu zakończyć, ale bardzo się cieszymy z 3 punktów na tak ciężkim terenie i jedziemy dalej. Mamy teraz bardzo trudny wyjazd do Lublina i od tej chwili już się przygotowujemy pod motor. Szkoda, bo dalej zostajemy w tej dolnej części tabeli, a został nam jeszcze jeden mecz do Oświęcimiu i nam tam nic nie pozostaje, jak walczyć o 3 punkty. A dzisiaj, przygotowywaliśmy się naprawdę na ten ciężki mecz. Boisko też nie było łatwe, bo cały tydzień praktycznie padało, ale warunki były jednakowe, to nie ma na to co patrzeć. Waleczna drużyna, dobra drużyna, bo zawodników, których posiada, to naprawdę są nieźli chłopcy jakościowo. Poza tym same wyniki, które tutaj były osiągane przez inne drużyny, świadczą o tym, że to jest bardzo gorący teren i trzeba się tu obawiać gospodarzy, bo tutaj Garbarnia wygrywając strzela jedną bramkę, na przykład wygrywając Karpaty jedną bramkę strzelają, chyba 2 bramki jedynie tutaj strzeliły Aczebinia, która tak naprawdę podwyższyła z rzutu karnego i poza tym tutaj każdy inny się męczył, więc bardzo nas cieszy to zwycięstwo. Każdy mecz następny, każdy chce grać, każdy chce zdobywać punkty, żeby jak najlepiej skończyć. I na pewno czekamy z niecierpliwością na wiosnę, choć będzie ona ciężka, to zimę trzeba będzie mocno przepracować i wtedy się będziemy martwić już a teraz myślimy już o meczu z Oświęcimiem. TV Podkarpacie.pl